Autostrada A1 to ciąg komunikacyjny łączący południe Polski z północą, z którego zapewne cieszą się mieszkańcy naszego regionu. Niestety z jednej strony wygodny dojazd w bardziej odległe rejony Polski jednocześnie oznaczał dla nich kłopoty w swobodnym dojeździe choćby do Częstochowy, dotąd dopóki droga serwisowa nie została zamieniona decyzją Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogę lokalną, o czym poinformowano przede wszystkim mieszkańców gminy Kruszyna, Mykanów i Rędziny. Podjęłam się starań, aby Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zmieniła, doprojektowała i zamieniła drogę serwisową na drogę lokalną, drogę umożliwiającą szybką komunikację. Włodarze i mieszkańcy mogą je zadotknąć z ulgą. Należy do nich choćby wójt Mykanowa, który obserwował wzmożony ruch choćby w okolicach szkoły czy urzędu gminy. Pozwoliła zabrać ruch spod urzędu gminy, bo gdyby tej drogi nie było, wszyscy, którzy chcieliby dojechać do węzła autostradowego w Mykanowie, musieliby jechać obok urzędu gminy i przez środek Mykanowy, więc ten ruch został zabrany, a ruch jest naprawdę bardzo duży, bo ja często tą drogą wracam z pracy tak z ciekawości. No i na tym odcinku, nie wiem, niecałych 2 kilometrów mija mnie 6-7 samochodów. Więc ruch jest naprawdę duży. Kierowcom życzymy szerokości i wypada się cieszyć, że powiat częstochowski będzie lepiej skomunikowany z Częstochową i odwrotnie.